Cześć Wam, z tej strony Patryk. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Widzę na mikrofonie, że coś tam jeździ, także mam nadzieję, że słychać. Ostatnio skończyliśmy na pasku nawigacyjnym. Dodałem już też stopkę. Jest widoczna ona. Zaraz wytłumaczę, bo trochę mi ją przycięło, więc ja już się zmniejszam na mniejszy ekranik, tak żeby to nie przeszkadzało. Moja pozycja, nie zauważyłem wcześniej. No i tak, w indeks HTML dodałem sobie tutaj footer odpowiednio. Footer oscylowałem na kolory białe z cieniem takim, to już używaliśmy, z marginesem górnym jakoś 50 pikseli, żeby tu jest ten margines, żeby jakaś tam treść mogła się wcześniej znajdować. Z szerokością 100 pikseli, z jakoś tam minimalną wysokością 100 pikseli, żeby to był widoczny. Do tego dałem footer wrapper, który ma tam wysokość 6 remów, do tego, żeby ten tekst był wyśrodkowany odpowiednio bardziej tutaj, na środku, jak tu usuniemy ten. No i jest wycentrowany w poziomie na pozycji takiej środkowej. Czyli jest ok. No i teraz zajmuję się tym, aby dodać do headera naszego treść, która będzie znajdować się na środku. I tutaj też dodam sobie div, który będzie mieć klasę header wrapper. No i wewnątrz tego diva header wrapper dodamy jeszcze klasę container, tak żeby to wyśrodkować na środku, dodać te przestrzenie po bokach. Widzę, że jednak coś nie działa. Będziemy musieli zerknąć czemu. Aha, okej, okay, bo jest treść poza. Więc dodajmy sobie treść tutaj i dodamy sobie takiego lida wewnątrz, który w środku naszej strony, który będzie mieć jakąś treść. I teraz tak, jeżeli mam tego header wrappera, tutaj dajmy sobie klasę header title, to teraz możemy dodać sobie drugi bloczek, w którym dodamy jakąś treść i ta treść będzie miała klasę header this albo header body. Będzie to ciało tego. No dajmy sobie na początku lorem ipsum, gdzieś tam wypełniać treści, później to uzupełnimy, gdy będziemy mieć więcej tego treści. Tu możemy dodać na przykład jakieś treści prawdziwy blog o tematyce programowania. Albo dajmy sobie jakieś takie zajawki, chociażby programowanie i co dalej. No, też może być, myślę. No i mamy stworzonego takiego lida. Chciałbym teraz dodać jakieś zdjęcie sobie możliwie w tle, czy by się opłacało dodać jakieś zdjęcie. Możliwie, że nie. Może po prostu tak zostawmy. Tylko do tego tutaj dajmy sobie jeszcze tutaj komentarze stopka, że tu jest i dajmy sobie tutaj jeszcze nagłówek strony, może by, no po prostu niech będzie nagłówek i chciałbym już wydzielić sobie mniej więcej to z tyle do oddzielnego pliku, więc wchodzę do folderu public, tutaj daję sobie nowy plik style CSS i teraz skopiuję całą treść, która jest tutaj wewnątrz do tamtego pliku. I to teraz w tym momencie możecie zauważyć, że to nie będzie działać jak otworzę. Wygląda to w taki sposób, czyli brzydko i niefajnie, więc to nie o to nam chodziło. Usuniemy znacznik style tutaj i dodamy, zastąpimy to znacznikiem link i tutaj jest CSS, to jest link, relation, style sheet i tam oczywiście źródło tego. No i dodamy sobie, żeby to szukało w tej ścieżce, w której znajduje się również nasz plik index.html. Kropka slash oznacza, że w tym folderze, w którym znajduje się też ten plik. Slash może odwoływać się dalej, to można zauważyć w innym przypadku. No i teraz widzimy, nasza strona wyświetla się już odpowiednio. Chciałbym do tego naszego headera, który jest tutaj, dać odpowiednie marginesy z góry i z dołu. Dodamy już to odpowiednio w stylach. I tego header, i tutaj dajmy sobie jeszcze klasę main header. Albo dobra, niech będzie ten główny, bo może takich headerów być kilka, na przykład na stronie, dodajmy sobie klasę main.
I tutaj dajmy sobie margines tego z góry i z dołu po 50 pikseli, myślę. I z prawej i z lewej po prostu po 0. I widzimy, że to nie działa, bo nie ma klasy main. Także musimy sobie do nagłówka dodać jeszcze tutaj klasę main. Main. I teraz to możemy zauważyć, że to się pojawiło tutaj. No i jest w miarę ok. Czyli mamy naszego bloga, mamy pasek nawigacyjny, tu możemy jakoś tam poruszać się po tych kontaktach. Tu mamy stopkę z nazwą naszego teamu web klubowego, na którego Discorda zapraszam, bo tam też jestem, udzielam pomocy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy coś, no to zapraszam. Sprawdzę, czy herbatka jeszcze jest gorąca. Jeszcze jest gorąca, więc nie mogę pić. No i teraz chciałbym przedstawić treść naszej strony i chciałbym tylko, żeby ta treść wyświetlała się w takich możliwie czterech, niech będzie to cztery takie kolumny. No i teraz tak, treść dam w znaczniku main, czyli tu już będzie treść główna strony i teraz chciałbym zrobić tak, jeżeli dodamy sobie maina, to dajmy sobie jeszcze w tu wewnątrz znów tego rapera. Nie wiem, czy to będzie main wrapper. No i tutaj do tego main wrappera dodajmy sobie jeszcze klasę container. Ogólnie to jeszcze można też treść jakoś, żeby było widoczne, na przykład H2, ok, tu jest nasz pierwszy artykuł. Dobra, tak, mamy to wyświetlone w taki sposób i możemy to zrobić tak, że tu będzie nasza treść, cała główna strony. Dajmy sobie tutaj zamiast może nasz pierwszy artykuł, to dajmy artykuły i pod spodem chciałbym, żeby to wyświetlały się już jedna, że tak powiem, w takich bloczkach, jakby takie karty, będzie cztery ich i odpowiednio w zależności od rozmiaru, żeby one się skalowały bardziej. Tutaj też to będziemy musieli to naprawić, to ogólnie to nie jest ta lektyka, która zalecana, ale powinniśmy najpierw zacząć projektowanie od jednak od telefonów, a później myśleć o tym, żeby stosować właśnie, żeby to rozszerzać do przeglądarek większych, do komputerów. Tutaj do znacznika style dajmy jeszcze takie coś jak klauzulę overflow i hidden. Overflow, hidden. I zobaczmy, jak to będzie się wyświetlać dalej. Chodzi o to, żeby... Nie, no nadal się wyświetla to. Dobra. Zapisałem to. Body nie powinno teraz tak być, ale jednak no jest. Chodzi o to, że to nie powinno się wyświetlać w tym kolejności. W taki sposób. To zaraz się zajmiemy, bo do tego wchodzą tam kolejne klauzule, które pozwalają nam na odpowiednie stylowanie tego, bo to na razie jest w jednej kolumnie, bo używam tam takiego czegoś jak to jest wyświetlane jako flex i tu jest justify content space between. No i tutaj trzeba jeszcze użyć, podejrzewam, że zerknijmy sobie na CSS tricks i tutaj display flex i czy tam to oczywiście flex wrapować, czy to ma przeskakiwać, czy nie. Flex wrap i tu niech będzie wrap. Flex wrap i tu będzie wrap, tak żeby to przeskakiwało na dół. No i wtedy wszystkie te text align powinny być na center, żeby to wyświetlało się na środku. No i to będziemy chcieli to zmienić na justify content, na po prostu na center, żeby to wyświetlało się na górze, ale to później zrobimy, bo na ten moment to nie o tym temat. Chciałbym zrobić, żeby tu wyświetlały się artykuły i tych artykułów było tak cztery bloczki, więc stwórzmy semantykę do tego, taką strukturę do zapisu tych wszystkich artykułów. Dajmy sobie, stwórzmy w takim razie kolejnego diva z klasą articles.
No i tutaj mamy już, czyli mamy tego device articles, na pewno będzie w środku, wewnątrz jakaś article. Mam nadzieję, że nie korona. Div i tu będzie article title. Title, czyli tytuł artykułu. Będzie też div z klasą article_details. Też może być. Chodzi o szczegóły, takie kiedy po prostu dany artykuł się pojawił. Ojacie. Dajmy sobie jeszcze też na to artykuł, że już pojedynczego artykułu categories. Czyli kategoria danego artykułu. No i główna treść będzie to, czyli div article body, ciało tego artykułu. No i tu już będzie odpowiednio też div article jakieś tam foto takie, z które przedstawię grafikę jakoś wewnętrzną. No i pod spodem będzie div article i tu article dajmy na to content, już faktyczna zawartość tego, żeby to było. No i okej, okay. Mamy tak wystylowane to. To będziemy powielać kilkakrotnie. Możemy to wypełnić jakoś treścią. Dajmy sobie na przykład tutaj główna. Zaraz to też pozmieniamy, bo to nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego warto oglądać web crew? No i dajmy sobie to w znaczniku jakiś tam, może niech będzie H3, żeby to podkreślało dla samych już wyszukiwarek. To też jest stosunkowo istotne, co ja tutaj mówię, bo samo dodanie treści w diva nic nie znaczy. Dopiero jeżeli dodamy jeszcze taki znacznik H3, to przeglądarka, wyszukiwarka dokładnie, wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, czy też DuckDuckGo, indeksując coś, wybierają na początku te treści, które też jest zgodne z semantyką HTML-a, z taką strukturą, i to, co jest na przykład w H3, jest stosunkowo ważniejsze niż to, co w paragrafie, a to, co w H1, to już w ogóle jest kosmicznie ważne. Ja, przy okazji jedna rzecz, którą chciałem jeszcze poprawić, to jest to, żeby tutaj też dać, że to jest jakiś anchor link, czyli właśnie link, i tu dajmy sobie po prostu gwiazdkę, żeby to odsyłało do strony głównej. No i dajmy to sobie wewnątrz. I teraz tak, mamy to podkreślenie, za chwilę to usuniemy. Mamy podkreślenie, stronę główną czy coś, i tak, chciałbym, żeby to jednak miało klasę nav brand. Niech to będzie takie brand logo. Do tego brand loga chciałbym w tej nawigacji, tu jest ten wrapper, tu przed, tu będzie nav brand, i tam wewnątrz jest jakaś literka A, znacznik A. Więc chciałbym, żeby to miało text decoration na none. Chodzi o to, żeby usunąć to podkreślenie. Tak można w CSS-ie też manipulować treścią. Jeżeli dobrze napisałem nav brand i literka A, to nie powinno to się pojawić. Widzę, że nadal się to pojawia. Bo to jest po prostu nav brand. Ok. Dobra, czyli to jest nav brand bez A. I text decoration na none dajmy, no i nie mamy tego podkreślenia, teraz jest ok. Kolor myślę, że też jest ok, wcale nie przeszkadza, moglibyśmy dać coś na zielony, ale wydaje mi się, że jest sensownie. No i teraz tak, przechodzimy dalej do tej treści. Kategoria główna mamy, to też dajmy już jak w divie article category. No i tutaj dajmy, że to jest faktycznie w głównej. I tu co mamy, na przykład ta treść jest ok.
Dobra, kategorii tych może być więcej, dlatego daję to też w oddzielnym tagu, bo chodzi o to, żeby w oddzielnym znaczniku, żeby to zmienić. I tu przy okazji taka anegdotka odpowiem. Metodyki CSS, bo właśnie zauważyłem, że ja stosuję takie metodyki, o których chcielibyście się również nauczyć, mogli chcieć się nauczyć. I takich metodyk jest kilka. Na frontendzie, tu jest też strona, której ostatnio widziałem te metodyki. Metodologia BEM, nie. No widziałem, że tam jest spośród metodo. Nie, to jest akurat Facebook. Szkoda, że nie można u nich cofnąć się o wyżej, żeby to było. W każdym razie istnieje kilka takich metodyk w CSS, jak na przykład OOCSS, BEM czy SMA CSS. No i to zależnie od tego, jak tam piszemy te kody, a najczęściej to się chodzi o nazewnictwo. Jak widzimy, tutaj jest BTN, BTN Primary, BTN Console i tak to wygląda. Z kolei w innych metodykach jest tak, że... A, tutaj macie wszystkie metodyki zapisane. OCSS, BEM, SMA, Atomic Design, Atomic CSS, ACSS. No, BEM stosunkowo różni się od tej, wygląda trochę inaczej, że tu mam jakiś blok, tu mam dwa podkreślenia, mi akurat to nie podpadło, bo jeszcze mamy jakieś modyfikatory tego. I jeszcze jest SMA CSS, nie wiem, czy to też jest jakoś, jak to wygląda, content, menu item, menu header, xextended, to też jest w miarę ok, często jest używane. Więc to odsyłam wam, bo ja już to robię tak podświadomie, jakbyście zauważyli, no używam na przykład takie articles, article, tutaj czemu raz piszę article, a raz kategorii, a raz nie, no to właśnie jest wyjaśnione między innymi na tej stronie, na frontendzie, jak możecie z tego korzystać. Nie będę tego omawiał szczegółowo, bo już to jest tam wyjaśnione, ja tylko pokazuję mniej więcej to, w którą stronę możecie iść, w którą stronę możecie się rozwijać. Gdybym musiał omówić to wszystko, to by zajęło o wiele więcej czasu. Już widzę, że i tak nagrywam na przykład 17 minut. No dobra, wróćmy do naszego artykułu. Dlaczego warto oglądać WebCrew? Dajmy sobie jakiś details. Napiszmy, że to jest... co dziś jest? Czwartek. 11.03.2021 rok. Czyli koronawirus. Zobaczmy, jak to wygląda, dlaczego warto oglądać. Moglibyśmy dodać, ok, tu jest foto, ok, i jakaś tam treść. Dobra, niech to będzie ogólnie, to jest jak to się, excerpt, to byłoby, znaczyło po prostu jakiś taki wycinek, ale już niech jest. Foto, dajmy sobie, jak istnieje coś takiego jak lorem ipsum. Jeszcze wyjaśnienie, czym jest lorem ipsum. Lorem ipsum to jest taki wypełniacz tekstu, świetnie się nadaje do tego, jak jesteś programista, jesteś leniwy i nie chcesz szukać, wpisywać bla bla bla, bar i tym podobne. To jest nie coś takiego jak dodatki, na przykład mmet, który generuje ci takiej odpowiedniej długości, na przykład lorem ipsum i wklejasz, to wygląda faktycznie jak prawdziwy tekst. No i tutaj są jakieś takie wytłumaczenie mniej więcej skąd to jest i takie tam. Jakaś to jest, wynika to z rozprawki, ale jest coś takiego jeszcze, strona jak lorem pixum, z której też korzystam. Lorem pixum służy do generowania obrazków o dowolnym rozwiarze, jakie chcecie. Ja akurat preferuję używać tych statycznych obrazków ze względu na to, że te dynamiczne jednak zbyt często się zmieniają. Także tutaj dodam sobie jakiegoś znacznik grafiki, dodaję to w image i tutaj jest shorts i też dodaję sobie jakiś tekst alternatywny, być może, że to po prostu będzie coś nie działa, o, tu jest tak, zmieńmy sobie tą grafikę na jakieś 400 na 300 albo 400 na 200, myślę, że taka grafika jest nawet całkiem ok. Zaraz to też ostylujemy, no i tutaj ten content wpiszemy po prostu lorem. No i ja to skopiuję dwa razy, żeby było odpowiedniej długości. Można to też dodać w znaczniku paragrafa, to jest nawet bardziej zalecane niż to, co ja robię, bo mamy odpowiednio wyseparowane, dobra, może jedno, tylko jedno lorem.
bo trochę to jest za długie. Dobra, jest jednolorem, jest jakiś tam artykuł nasz. Fajnie by było, gdybyśmy trochę bardziej to sterowali, więc ja się pobawię tym teraz w przeglądarce. Mamy ten, zjedźmy tak. Mamy nasz artykuł i tu mamy tak. Chcielibyśmy na pewno, żeby było kilka takich artykułów, więc będę za chwilę to musiał skopiować, a nawet skopiuję to teraz. Czyli nasz artykuł w artykułach będziemy musieli skopiować. Dajmy sobie raz, dwa. No, spację daję tak, żeby to wydzielić wizualnie. No i teraz mamy tak zrobione to. I chciałbym, żeby to było... Dobra, jest w miarę ok. W tym artykule zdajmy sobie, że to jest display flex. No i jak widzimy już flex nam trochę ogarnął treść, bo ustawił je odpowiedniej szerokości. Chcielibyśmy jednak, no przynajmniej ja bym chciał, żeby to przede wszystkim zapisać. Czyli tutaj, aby to było, tutaj jest nawigacja, tu jest nagłówek, dajmy sobie tutaj main, albo zawartość, tu będę tak łączył to trochę po polsku, po angielsku, zawartość, pod spodem tej zawartości dajmy sobie na przykład strzałkę i niech to będzie artykuły. Nie tych w artykułach będziemy mieć tak articles i tu będzie display flex do wyświetlania znów tej treści dynamicznie, żeby to się ujmowało w taki sposób. No i teraz tak, jeżeli mamy te artykuły, które wyświetlają się w taki sposób, chciałbym dać tam jakieś tam maksymalną szerokość, no nie wiem, dajmy na razie 200 pikseli. To i tak automatycznie się będzie dopasuje, więc dajmy sobie po 25%. Może tak nie będzie. Zapiszmy sobie to w tym. Tu będzie article. I dajmy sobie, że to jest max with 25% elementu nadrzędnego. No i dajmy do tego jeszcze marginesy, które by były to jakieś tam 20 pikseli. Chociażby z góry, z dołu nie będzie ok. Albo ewentualnie paddingi. Może być ten padding. Padding wewnętrzny i margines też niech będzie. Margines na przykład 10 pikseli ze wszystkich stron. Dobra. Mam w taki sposób to zrealizowane. Nie mogę zjechać teraz na dół. Nie wiem czemu, coś mi się przeglądarka trochę zbugowała. Domyślam się czemu. Overflow hidden jest dlatego. Dobra, możemy przesuwać. O, widzimy już, nasza stopka się umieściła w odpowiednim miejscu. Tak, mamy, że tak powiem, te kategorie, treść. No i tutaj oczywiście te zdjęcie, które wychodzi poza. Żeby to ukryć, dajmy sobie po prostu w CSS-ie, jakie jest zdjęcie, jakie jest article. To każdy, jeżeli w takich blokach article znajdziemy jakikolwiek image, to niech będzie ta maksymalna szerokość ustawiona na 100%, 100% elementu nadrzędnego, żeby to tak się nie rozchodziło. Teraz jest ok, bo tamto to było przesada. Mamy to zrobione tak. Tu są jakieś tam nasze artykuły i... Teraz róbmy to w taki sposób, że... Tak, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Flex grow na... Ok, na razie nie działa, bo pewnie jest ta maksymalna szerokość. Gdybym ustawił to na... Dobra, bo to stosuję dla wszystkich. Jak ustawimy tam po jeden, to będzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Bo to nam wypozycjonowało tylko 4 te elementy, chcielibyśmy, żeby szerokość. Dobra, na razie zostawmy to tak, jak tu jest. Po prostu dajmy kolory teraz na articles, nałóżmy kolory.
kolorystyka jakoś, białe tło najlepiej fajnie by było, myślę, wyglądało. To będzie stosunkowo prosta strona, nie będzie to jakieś coś zaawansowanego, nikt od tego nie odleci z podziwu. Gwiazdka FFF, czyli kolor biały, myślę, że to całkiem już wygląda ok. Ja to jak zwykle lubię, nie wiem czemu tak mam, te border radius dawać, tam jakieś 10 pikseli, żeby te rogi zaokrąglić. No i box shadow tam dać też lubię 0, 0, jakieś tam, dajmy na to 7 pikseli i jakiś tam kolor związany z czarnym. Dajmy na to jakieś tam mniejsze, ten odcień tego, praktycznie ma to być delikatnie widzialne, takie praktycznie muśnięcie tego, niech będzie w taki sposób. No i teraz to skopiuję sobie do jakiego, do tego znacznika article. No i tak wygląda nasz artykuł. Chciałbym, żeby jeszcze ta kategoria, czyli tutaj article category, miało display, nie inline, tylko block. No i background color, żeby był ustawiony na czarny, ale kolor tego wewnętrznego, żeby był jednak biały. Czyli nie ustawiamy kolor czarnego, ale dobra, możliwe, że tak jest. Bo ustawiłem no ten dwa razy na biały, background color na czarny po prostu. I tak, ustawmy sobie tu to na, nie na blok, tylko inline blok. W taki sposób. Jak widzimy, inline bloki zachowuje się trochę inaczej już. I dajmy sobie padding na kilka takich pikseli, myślę 4 pikselki niech starczą po prawej, po lewej stronie i z góry, z dołu. Ok, i niech to będzie po prawej stronie, czyli dajmy z takiego, skorzystajmy z takiej właściwości jak float right. I teraz tak, dobra, z tego nie będziemy mogli skorzystać, zostawmy to na razie tak jak to wygląda. Niech tak będzie ok. Tak też jest ok. Załóżmy, że jest ok. I teraz tak, mamy tytuł, który jest, wyświetla się ok. Trochę ten nasz article details, nie chciałbym, żeby tak się wyróżniało przede wszystkim, więc moglibyśmy znów dodać tu jakieś marginesy do tego. Details i tu szczegóły, dajmy sobie na to, że to będzie padding też, padding 4 pikseli z góry, z dołu, tylko żeby nie było nadal przezroczyste, i do tego dajmy sobie background color, nie, co ja mówię, nie background color, tylko color na coś w odcieniach jednak tego szarego, żeby to było mniej widoczne, żeby to nie było takie mocno widoczne. No, trochę bardziej. O, coś na stylu. Jest ok. Dobra. No i teraz, jeżeli mamy tak ustylowane, chciałbym teraz zająć się, musimy się zająć nad article body. Myślę, że tu też można było jakieś dodać marginesy do góry i z dołu. Jak widzicie, sporo z takich rzeczy CSS praktycznie nie jest używane. To jak, no, jakoś daje radę na razie bez ogarnąć to. Więc dajmy po prostu article body, tutaj da jakieś marginesy. Czy to będą marginesy? Nie będą marginesy na razie. Później się zmienimy to. Na 10 pikseli z góry i z dołu i z boków będzie trochę mniejsze. O, już to wygląda sensowniej. I jeszcze jak mamy article body, to wewnątrz article co tam było w article body, i tu było article photo albo article content, po prostu tam też marginesy chciałbym dodać.
Ale już może takim mniejszym, po 5 pikseli. 5 pikseli. W taki sposób. 5 pikseli, ale bez prawej i lewej strony. Chodzi o to, że teraz jak zauważycie, fajnie było, żeby ta treść siedek było w jednej linii. Także unikamy robienia tego, żeby to było nie w tak w linii, żeby to wszystko było tak wyliniowane. No i teraz możemy na przykład zauważyć, że jeżeli mamy takiego artikuł ten, to jeszcze jedna rzecz. Znów moja ulubiona własność border radius. I tutajmy sobie na jakieś 4 piksele, żeby te boki były zaokrąglone delikatnie. Tak subtelnie, żeby to nie było widać, ale żeby to nie było takie aż oczo mocno oczo dotkliwe. No i przede wszystkim w tym elemencie teraz co możemy zmienić, to to, żeby te marginesy albo przynajmniej te paddingi wewnętrzne były jednak trochę mniejsze, bo te 20 pikseli to jest całkiem sporo. Dajmy sobie na to na 20 pikseli z góry i z dołu jest ok, ale z prawej i z lewej może być to na pewno 10, myślę. 10 jest też ok. Bo tam to już, no, zdeczka przesada była. Także tu w tym przypadku dajmy sobie tak. No i tak, mamy coś takiego, mamy mniej więcej jak to wygląda, widzę, że tu jest ten wyprostowany w miarę i chcielibyśmy, żeby to było jednak trochę rapowane, ale tu dajcie mi chwilę, ja muszę zerknąć na CSS Tricks i tam Display Flex, jak to zrobić właściwie w Flexie, także sekunda. Ok, wracając. Już to ustawiłem. Usunę wszystko to, co napisałem i zrobię to jeszcze raz. Display flex. Albo sekundę, jeszcze chwilkę. Ok, dobra. Więc zanim przejdziemy, tutaj już usunąłem część rzeczy. Tu inline block, ok. To jest ok, więc zostajemy przy tym, co było. Że dodałem kilka więcej elementów i mamy tak, coś takiego. To nie wygląda dobrze, chciałbym, żeby tylko te trzy elementy się znajdowały wewnątrz. Więc pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to jest tak, ustawić flex wrap na wrap. To znaczy, że jeżeli będzie element przepełniony, to te elementy znajdą się poniżej. Sprawdźmy, że to akurat w tym przypadku działa. O tak. W tym przypadku, jeżeli jest za dużo tych elementów, to one po prostu przeskakują na dół, ale to nie jest jeszcze coś, co nas zadowala w miarę. Chciałbym, żeby ten nasz artykuł zachował się tak, żeby był podzielony na trzy części, więc daję sobie tutaj taką właściwość flex, która się składa z kilku. Dajmy tutaj, jest taka bazowa, jak dodamy tu wartość 1, to znaczy, że każdy element w tej bloku będzie zachowywać swoją stosunek, że tak powiem, to jest stosunek wielkości rozmiarów, szerokości tych rozmiarów. Dajmy tutaj 1. Druga wartość to jest flex shrink, czyli jak dany element może się skurczyć. Jak dajemy 0, to że nie może się skurczyć względem pozostałego. A trzecia to jest taka wartość inicjalizacyjna, gdzie określa, od jakiej wartości ten flex ma zaczynać tak wewnętrzne obliczenia. No i przez to mamy coś takiego, że otrzymujemy trzy elementy tutaj i dwa pozostałe w tym miejscu. No ale to nadal trochę źle wygląda. Chciałbym, żeby to jednak trochę poprawić, więc dodajmy sobie tę maksymalną szerokość. I tutaj nie dajmy 25, tylko 33 piksele. I tutaj maksymalna szerokość nie będzie do 33 piksele. Żeby to nie było tak, że jak jest więcej artykułów, to wygląda to tak, bo to źle wygląda. Dajmy o tak. O, to co się właśnie zmieniło, to jest to, że mamy dwa elementy tutaj, to wszystko wygląda w porządku, ale chciałbym, żeby tu trzy elementy były. No i istnieje taka właściwość, która pozwala na określenie, jak mają być rozszerzane elementy, gdzie jest ta wartość, że tak powiem, mierzenia tego elementu i ona wyraża się w takim wartości jak box sizing i te box sizing tak naprawdę zaraz wytłumaczę, o co dokładnie chodzi, już może tak na przykładzie. Box sizing dajmy na border box, tu jest max width, tylko problem w tym, że dodałem do tego jeszcze marginesy. Te marginesy znajduje się po lewej, przejdźmy do wersji computer, znajduje się tak poza.
No i musimy je, że tak powiem, odjąć. Na szczęście w CSS-ie trójce, już w najnowszej wersji, dodano taką pozycję calc, przez co dzięki temu możemy procenty odejmować z pikselami. I jako, że zastosowaliśmy tutaj margines o wartości 10 pikseli, to będziemy musieli z prawej i z lewej strony odjąć te 20 pikseli. Dokonujemy do tego przez odejmowanie. No i teraz widzimy, że nasza szerokość tego się zmieniła odpowiednio. No i tutaj mamy już odpowiednio to wystylowane. Tylko tak, maksymalna szerokość. Widzicie, że tam też na dole nie zostało to odcięte, więc też chciałbym, żeby ta maksymalna szerokość w tym przypadku została zmniejszona. No i to jest też na to, na co warto, że tak powiem, zwrócić uwagę. Tutaj dałem maksymalną szerokość na 33 piksele, tak? Odwróćmy to może. Zróbmy to w taki sposób, że dajmy tutaj tu, a tu dajmy 33 piksele. 33%. I Flexbox działa tak, że on pod spodem, zanim jeszcze cokolwiek wyświetli, no tutaj akurat, że tak powiem, poradził sobie z tym, to tak naprawdę te elementy zaczyna, najpierw wyrenderuje je tak pod spodem, w cudzysłowie oczywiście. No i następnie na podstawie tego renderu sprawdzi, ile takich elementów może się zmieścić w danej kolumnie. No w tym przypadku może się zmieścić tylko 3 elementy się zmieściły, reszta się nie zmieściła. Dajmy sobie może inną wartość tutaj, na przykład może nie 33, ale dajmy, to zmienimy to od razu w tych dwóch wartościach, po 20. 24 na przykład, 27%. No i tutaj dajmy też, a to niech będzie na przykład na 33%. I zobaczmy, jak teraz to zadziała. To zadziała w taki sposób, że zaczynał Flex od 27% i udało mu się, ustawiając taką szerokość, udało się Flexowi zmieścić tylko 3 elementy. Spróbujmy teraz zmienić tutaj tą wartość na 40% i sprawdźmy, ile Flexowi uda się zmieścić takich elementów. No i Flexowi udało się zmieścić 2 takie elementy tutaj, ale są one ograniczone przez maksymalną szerokość do 33, to dajmy tu, może usuńmy na razie to, wykomentujmy. No i Flexbox zaczyna najpierw odpytywać na początku, jakiej wartości zmieści się dany element. Na początku umieszcza je, a później rozszerza tak przeglądarka. To nie jest widoczne dla nas, ale tak to robione jest. No i następnie, jeżeli damy sobie tutaj na przykład wartość 30, to zmieści 3 takie bloki wewnątrz. Zmieścił 3 bloki. Jeżeli damy 20, to podejrzewam, że zmieści nadal 4 bloki akurat, bo 100% podzielić na 20 to jest 5, ale to ze względu na nasze marginesy nie udało się tyle. No jeżeli damy tutaj na przykład 10, to zmieści nam troszeczkę więcej tych elementów. Więc to jest taka wartość początkowa, od której zależnie od tego, ile elementów się zmieści o takiej szerokości, to wtedy Flex je wyskaluje odpowiednio, żeby dopasowane. Dajmy na przykład tutaj 33% i teraz powinny elementy zmieścić się 2. Udajmy tego, możemy zostawić to na przykład na 30%. No i ten Flex zmieści nam 3 elementy i wyskaluje nam odpowiednio, ale w kalkulatorze tutaj tej maksymalnej szerokości, zauważmy, że te dwie elementy, 2 są znacznie szersze, dajmy, że te maksymalne elementy, które się nie zmieściły, mogą mieć szerokość 33% minus tych 20% 20 pikseli z prawej i z lewej marginesu, który jest wewnątrz tutaj. Przez co to wygląda w taki oto sposób. Tu jest ten Flex Shrink. No tutaj, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, Flex Shrink określa to, jak dany element ma być, że tak powiem, relatywnie skrócony, zwężony względem drugiej. No i mamy tutaj przykład z www.wootripleschools.com, gdzie mamy ustawione Flex Grow na 1, czyli jak jest relatywna długość tego elementu. Widzimy, że te wszystkie relatywne są po 1 ten, a tutaj Flex Shrink określa nam 0. Wyznaczy, że to ma być, w tym to znaczy, że dla drugiego elementu Flex Shrink
3. No to znaczy, że on może się skurczyć 3 razy. Dlatego on jest 3 razy węższy tutaj. My stosujemy 0, żeby te elementy były faktycznie takiej samej szerokości w tym miejscu. No i w związku z tym, że już wybija już kolejna godzina, chciałbym na tym znów zakończyć. W następnym odcinku będziemy zajmować się tym, jak taką treść już wyświetlać, ale za pomocą JavaScriptu. To znaczy, dodamy sobie do tego przycisk. Po kliknięciu na dany przycisk ta treść się zmieni i tą treść będziemy ładować być może dynamicznie, być może za pomocą jakiegoś REST API, czy coś wymyślimy w każdym razie odnośnie tego. Możliwe, że zajmę się jakimiś kolejnymi elementami też, to jeszcze jest do uzgodnienia. Tutaj jeszcze jedna z rzeczy, które chyba możemy dodać, to jest do articles, możemy dodać display flex i tu jest justify content jako flex between. Ok, dajmy to tak. Space between. Może tak, żeby pozycjonować to dokładnie do tej linii, która jest tutaj, jakbyśmy spojrzeli, programowanie, lorem, artykuły, to ja zrobię tak, że dam te szerokości mniejsze o 20 pikseli, nie będę tutaj dodawać marginesu. Bez tego będzie to wyglądać w taki sposób, że to wszystko jest jakby połączone. Ale dam sobie margines z tego z góry te 10 pikseli, ale po prawej, po lewej 0. No i będzie wyświetlać się to w taki sposób, ale do tego w article zastosuję flex, jak to tam było? Justify content. I użyję takiej klauzuli, gdzie będzie space between, przestrzeń pomiędzy tymi elementami, żeby tutaj w te miejsca pojawiły się po prostu przerwy. No i teraz możemy pomyśleć o tym, żeby to przerwę na przykład zmniejszyć o 10 pikseli. Wyglądać to będzie w taki sposób. U, to co się tam po... A, oczywiście w tym miejscu się to popsuło nam. Dobra, chyba jednak przejdziemy do poprzedniej wersji. Sekunda, tu. Dobra, niech to będzie w taki sposób. Moglibyśmy pomyśleć nad tym, ale to by było trzeba. Można to zrobić, ale przesuwając cały element. Także na razie nie będziemy się tym bawić. No dobra, w takim razie, w związku z tym, że już trochę zrobiliśmy, mamy nasz blok strony, tu są jakieś zakładki. Zakładki też zaraz się zmienimy w następnym odcinku. Mamy jakiś header, mamy jakieś artykuły, które znajdują się na stronie. Mamy też kilka rzeczy, które byśmy chcieli pozmieniać. To w następnym, jeszcze zastanawiam się, co dokładnie porobimy. Myślę, że zajmujemy się bardziej wyświetlaniem tych artykułów, trochę JavaScriptu, żeby się bawić w tym, jak nasza strona ma być modyfikowana. No i takie tam mniejsze, większe rzeczy. W takim razie, w każdym razie, dziękuję za to, że za wejście, za wbicie, za obejrzenie. Jeżeli Wam się podoba, no to dajcie łapkę w górę, tak? Jeżeli nie, to dajcie tu łapkę w dół. Wiem, Pan Tomek mnie za to zabije, ale to też jest taka ocena i taki feedback dla mnie. Dajcie też komentarz, co chcielibyście, żebym na przykład w następnym odcinku zrobił. Ja też pomyślę nad tym, co zrobić, bo trochę mi pomysły na razie wyciekły. No i dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli uda mi się wszystko ze sobą tak pogodzić. Także do usłyszenia, hej!